Plants vs. Zombies 2. Bardzo dobrze znana każdemu gra. Udany sequel Plants vs. Zombies 1. Praktycznie każdy miał okazję zagrać w tą grę, bo jest dostępna ona za darmo na telefonie. Od swojej pierwszej części różni się tym, że ma więcej zombiaków, więcej roślin i więcej poziomów, co się liczy z tym, że jest o wiele bardziej trudniejsza. Więc każdy prawdopodobnie zna te uczucie, jak zombiak zje twoją roślinkę. O, zjedli mi ziemniaka. Dobra, stawiam nowego. Lecz ja nie będę mógł tak niestety zrobić, bo Nuzlocke polega na tym, że jeśli stracę raz roślinkę, to nie mogę jej użyć do końca mojej całej rozgrywki. I teraz sobie wyobraź, że na przykład tracę Sunflowera w Egipcie i muszę przejść całą grę, wszystkie światy bez Sunflowera. Czy to będzie ciężkie? Tak. Czy sobie poradzę? Zobaczycie w tym odcinku, w którym przychodzę... Dziki zachód. Ale zanim to, szybko omówimy zasady. Numer 1. Jeśli roślina zginie, nie mogę jej użyć do końca całego challenge'u. Numer 2. Nie mogę używać łopaty. 3. Restartowanie levelu jest zakazane. 4. Power-upy są dozwolone maksymalnie 2 razy w jednym levelu. Zarówno jak kupione plant food. 5. Rośliny posadzone przed wystartowaniem poziomu nie liczą się do naszego challenge'u. To tyle zasad. Zapraszam was do oglądania najcięższego challenge'u z Plants vs. Zombies 2 na polskim YouTubie. Co on pieprzy? Co to jest za wykorzystywanie dzieci do pracy? Dobra, weź już spadaj do Wild Westu. Walka z zombosem niestety się nie liczy do naszego challenge'u, więc w zamian za walczenie z zombosem kręcę kołem fortuny, jaką roślinę tracę. Teraz kręcimy. Kto odpada? Proszę, nie słonecznik, nie słonecznik, coś gównianego, proszę, błagam cię. Dobra. I tak bym go prawdopodobnie nie używał. Tracimy Tripitera. Wcześniej był Repeater, teraz Tripiter. No to nieźle. A few moments later. A więc słuchając się was, widzowie, zrobiłem pomysł jeden z komentarzów, czyli dodałem rośliny, które mogę używać gwiazdkę. Te minecarty to są wszędzie, przecież to się prosi, żeby stracić roślinę. Na tym świecie akurat jest dosyć dużo niebezpieczeństw, bo czyhają na nas fortepiany, kuźwa, kurczaki. Jak stracę pałkę elektryczną. Pałka elektryczna. To ja nie widzę tego challenge'u zbyt dobrze. Pałka elektryczna to jest wszystko, na czym będę polegał w tym świecie. Ale od razu widać, że jest o wiele większe natężenie zombiaków. Dzień dobry! Jakiś widz w komentarzach pisał taktykę, żeby stawiać z tyłu tego iceberga, żeby zamrażać wszystkich. Zobaczymy, czy ten pomysł jest git. Niby mogę tak po prostu pieprząć kukurydzie ulta i wtedy już będzie to zrobione, no. Zobaczymy. Niestety ten świat jest 2 levele dłuższy niż poprzednicy. Więc będę dłużej go nagrywał, więc będę bardziej senny. Bo ja, jeśli wiecie, widzowie, to ja nagrywam o godzinach takich późniejszych. Więc będę bardziej zdezorientowany i nie będę wiedział, co się dzieje wokół mnie. Pierwszy level zrobiony. Odblokujemy splitby. O Boże, przecież na tym świecie są te dziadki, co skaczą. Ja pierdzie, to z dynamitem. Yo. Ty, bez splitby to w ogóle da się to przejść? Piękny kurwa jesteś, piękny. Już jestem dziad. Jak mi grę laguje, ja pierdzielę. Czuć wyższy level, tak wam powiem. Bo dzień drugi, oni mnie podjeżdżają już w rechciach, co nie? Tu nie spojrzę i mi za chwilę Zbysia rozwalą. Kio Zbysia, Zbyś to poległ w poprzednim odcinku. Jeśli go nie widzicie, zapraszam serdecznie. W poprzednim odcinku się stało więcej niż w moim całym życiu, serio. Dziękuję za komentarze pod nim. I tyle subów było, teraz tyle osób O cholera jasna. Więc dziękuję wszystkim osobom, które subskrybują, a jeśli ty jeszcze tego nie robisz, to wiesz. Idź pan w chuj. Już jest taka ewolucja, co nie? Na początku to mówiłem w ostatnich sekundach filmu, potem w środku, teraz na początku. Na MPVZ leci na suby. Pianista już jest, trzeci kuźwa level, no. Z tego co wiem, to pianistę, moi drodzy, kontruje Spike Rock, tylko że on kosztuje 250. Przez to, że to są te wagoniki, to taka sraka będzie z układaniem tego, serio. Teraz ekonomii nie zrobię, patrzcie co się odwala. O kuźwa. Bratku, dobra, patrzcie na to. Ty. Szybko, ty. Czybyku. Masło mi chcesz zabić? Jak mamy puszka, widzowie, to nic za mnie jest straszne. Puszek to wiecie, to jest taki... jakby człowiek, który pomaga każdemu. Kiedy stanął na brzegiem. No mi laguje tą grę, Nie, widzowie. Cześć w nocy. Jutro idę na 9 do pracy. Widzimy się jutro chyba. Ja nie pozdrawiam Bluestacka.
A więc widzowie, witam na drugi dzień. Ogarnąłem nowy emulator, bo BlueStacks się... Pałka elektryczna! Skipujemy ten level, bo to jest wybieranie pasku. O, widzowie, dzisiaj był dosyć ciężki dzień w pracy mojej. Bo wczoraj nagrywałem pierwszą część filmu, która nie trwała zbyt długo, bo zaczęło mnie lagować. A dzisiaj dogrywamy drugą. A jest dzień piąty. A więc siedziałem sobie 8,5 godzin i to ostatni raz, kiedy w mojej pracy byłem, bo już koniec wakacji się robi niestety. Co i trzeba odpuścić, widzowie. Wziąłem to co moje, no i koniec. To już jest koniec. Nie ma już nic. Jestem bezrobotny. Teraz będę trzepać choć z YouTube'a na roślinkach kontra zombie. iPhone mi dzwoni, serio? Serio telefon mi dzwoni? Cześć kochanie, wiesz, że nagrywam? Moja wybranka życiowa do mnie zadzwoniła, widzowie. Co jest? Czy uspokoić sytuację? Pamiętajcie, widzowie, jeśli w prawdziwym życiu ktoś będzie wam zagrażał, ktoś będzie naruszał waszą strefę nietykalności, to pierdzielicie mu masło w ryj i już nie będzie tak robił. Gwarantuję wam. Nic złego nie zrobiłem! Ani kraku dalej, kutafony! Co on gada w ogóle? Dobra. Pierdziocha dajemy na tego, na przynętę. On dzisiaj umrze na 100%. Poświęcamy go. Co jest tak dużo tych zombiaków? No i... straciliśmy pierdziocha, widzowie. Super. Co tu się dzieje? Ty, puszek sobie nie radzi chyba. Ty, bo to za słaba defensywa jest, autentycznie, widzowie. Słabą obronę mam. Do... prawie puszka mi rozwalili. Ja bym sobie tego nie wybaczył. O kurde. Dobra, jeszcze jednego. Już maksimum plantwoodów kupiłem. Jezus Maria. Dobra, to zbyt ciężkie jest po prostu. Co to jest na gówno? O, pipod. 16 koła coinów mam, widzowie. Oj, będzie taki poziom, w którym wypieprzę wszystkie, coś czuję. Ja chyba więcej muszę masło stawiać. Odpowiedź na wszystko. Masło. Jeśli czegoś nie wiecie, zobaczcie sobie do lodówki. Zobaczcie masło. Masło wam powie. Waszą drogę życiową, jaką powinniście objąć w swoim życiu. Wszystko masło wam odpowie, moi drodzy. Zostawcie moje masło! To z czym my mamy jeść kanapki? Nie moja sprawa, masło jest moje, co kupiłem. Tak, to. Nie ma dyskutowania, zrozumiano? No, dobra. Idź już wozić listy. No idę, pieniądze same się nie robią. Co za dureń, też go nie lubię. Pierwszy raz tej abilitki użyłem w swoim życiu. Już 15 tysięcy coinów. Szybko idzie. To jest zmora, kuźwa. Ten ziomek, przecież on jest zbyt dobry. Nie wiem, czym ja go mam bić w ogóle nawet. No patrzcie, on jest taki mocny, że go nawet puszek nie potrafi rozwalić. Na levelu 4 jest puszek. Się okazuje, że kolce są bardzo przydatne w tym challenge'u. Siara będzie stracić od jakiegoś głupiego gargantuara. Podbijają do mnie, propos podbijania. Szedłem sobie do pracy, czekam na przystanku, widzę tam pewną parę starszą, małżeńską prawdopodobnie. Widzę, że się kłócą w jakimś obcym języku. Moja wielka głowa pomyślała, że to jest język włoski, italiano, pizza, spaghetti, carbonara. Ale niestety to nie był włoski. Miałem to w sumie w dupie przez jakiś czas, ale... ziomuś do mnie podchodzi, ten co się kłócił z 1,90 m miałbym. Ja myślałem, że on chce już mnie n***ć, okraść i wszystko co najgorsze. Ale on mi mówi, pokazuje mi kartkę, mówi coś po węgiersku, ja tego nie rozumiem. Pokazuje mi kartkę, że musi dojechać tam. A tak się składa, że ja tego, mówię mu po angielsku, szprycham trochę po angielsku. No i mu mówię, że you have to go there because I have application where I have buses, I know where buses come from. I pokazałem mu taki, yeah, thank you. Poszedł sobie, ja mówię, jaki dziwny gość. I on po mnie kuźwa wraca znowu. Powiedział, że on jest, że not England. On jest Węgry, co nie? I on mi mówi, Robert Lewandowski. A ja mówię, Szoboszlaj, taki piłkarz z Węgier jest, to mu tak powiedziałem. I on się spytał, Birt, Lidl? A ja nie wiedziałem o co chodzi. Pokazuje mi, że ma 6 groszy w łapie. I ja się go spytałem, what do you want? I on powiedział, I don't know. I ja powiedziałem, do you want beer? On powiedział, yes. No to mu dałem 3 złote i pojechałem. Niesamowite przeżycia w Warszawie. Jakiś Węgier się ciebie pytał o piwo, czaisz to. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Ojejku, o kurde. O kurde. Ty szmacie oroty. Ja pier... Bycie niemiłym jest not very nice. Haha, żartowałem. Ale beka z ciebie. Uff, może nie taka beka.
Szybko wal go! Na dziurę go wal. Jaki ten level jest w ogóle taki close. O, masz dwóch. Ty dostajesz. Po mordzie bity będziesz. O, cholera jasna. O co chodzi, widzowie? Nie no, posrało cię chyba. Nie, ja chyba muszę jakiś zakaz tych abilitek zrobić. Się więc zastanawiam nad dwoma zasadami, widzowie, które by urozmaiciły na tą serię. By szczycić odcinek, jest trzeba coś porobić, wiecie. A więc wprowadziłbym zakaz abilitek. Ale mogę teraz nielimitowaną ilość plantwudów, więc... To jest pierwsza rzecz, którą możecie ocenić w komentarzu, czy tak robimy, czy nie. Zero abilitek, ale nieograniczone plantwudy do kupienia. Druga rzecz to 400 lajków i kręcę kołem fortuny, jaką roślinę ożywiamy. Okej, dobra. Wiecie, widzicie jak to wygląda. Nie mogę użyć Sunflowera. Nie mogę użyć Najgorzej, ktoś mi pisał komentarz, żeby jak są takie levele wybrane przez Dave'a, to żeby ich nie przechodzić, żeby się nie liczyły do challenge'u. Ale jeśli da się przejść, to zrobimy, żeby się liczyły. Na pewno bez Sunflowera się da przejść. To jest 9. dzień. Może mój ostatni. Proszę, żeby on nie miał tej blachy pieprzonej. Ja pierdolę. O Jezus Mario. I wydaje hajs teraz. Nie wiem jakie on ma ulta, będę szczerym. Aha. Zabij go! Dobra, zabił go, Boże. Ja mu daję ulta, on nic nie robi. I co, już nie mogę plant foodów kupić. Dobra, może to się da przejść, tylko jakoś nie wiem. Jak patrzę na to, ile tych zombiaków jest, to wątpię trochę. Ja cię chwycam. No, coś takiego. Co? Co? Co, kurda? What the fuck? Ja pier... Ostatnia abilitka, widzę, już mam 12 koła. Ostatnio mogę abilitkę kupić, już nic więcej nie kupię. Dobra. Nie straciłem jeszcze nikogo. Sraka totalna, chociaż czekaj. Jest dobrze. Ty, sprażyliśmy wszystkich. I nie straciliśmy nikogo. Nikogo nie stra... Ale W, tylko tyle pieniędzy mam, 11 tysięcy. Mamy pałkę elektryczną. Pozdrawiam widzów na Jana PVZ OG. Te wagoniki są obsrane na kuźwa na całych tych kuźwa liniach. Ej, ten świat będzie mega ciężki. Na razie straciłem tylko jedną roślinę, której zapomniałem dodać oczywiście na te stracone rośliny, więc co zrobię teraz? Mam pałkę elektryczną. Napięcie rośnie. Jezu, co tu się dzieje? Jakieś tańcerze? Ty, o dziwo, Mister Kamienie Nerkowe to najlepszy jest na tej mapie już. W poprzednim odcinku szukałem i użyłem rośliny, której nie mogłem użyć. Byłem po prostu zaspany i trochę mi się pieprzynęło, więc sorry. Użyłem Coconut Cannona w jakichś 3 levelach, więc na drugim kanale pojawią się te levele zrobione bez sorry, nawet się nie skapnęłem, że go użyłem. 500 mogę tylko wydać. No i pa, przyszliśmy to. I pójemy. Oj, ten level to będzie jakiś totalny gówno, coś czuję. To jest taktyka na Wild West, widzowie. Elegancko. O Boże, byk! O Boże. Ja już jestem tak zmulony, a muszę jeszcze patrzeć, czy mi roślinek nie zjadają. Zęba mi głupi, ale co zjem to moje, kuros. Teraz nawet nie wiem, czy mi coś zjedli, czy nie. Dopiero teraz zauważyłem, że ja mam split pee. Ja pierdolę. Ej, kiedy ja straciłem split pee? Co jest grana? Gdzie ty jesteś? Co? Gdzie jest split pee? Co tu się dzieje? 10 tysięcy końców. Ty, a tu nie było... Nie mówię, że jeszcze pałkę elektryczną straciłem. Nie wierzę w to, że straciłem pieprzoną pałkę elektryczną, naprawdę. No, kochaniuccy, straciłem jedynie pana... Którego? Tego skurwa straciłem. Ale tego testujemy. To teraz co ja mam zrobić, jak nie mam split fee? I co ja mam zrobić na tym levelu, jak to jest jakieś istne gówno, a nie level? Ale serio, ja całe te wild west się przejść split fee. Teraz jak nie mam split fee,
Jak ja będę kontrolował? Aha. Nie, no weź, ale chamstwo, kurwa, akurat tutaj mi pieprznęłeś go. Co ty robisz? Ej, samo mi się przestawiło. Samo, nie dotykałem tego, serio. Ja nie chciałem! Ale tego, dźwięki satysfakcjonujące. Tak ogólnie, pewnie większość z was wie, ale ja tą serię bezczelnie zajebałem za granicę. I ziomuś wetrwał do Frostbite Caves, planuję go pobić. Tylko, że on wprowadził coś takiego jak system żyć. Polegał on na tym, że on 3 razy mógł zestartować level. I on sobie restartował level, kiedy na przykład tracił Sunflowera. Nie przydasz mi się, bo nie mam walnata. Jak ja mam cię obronić? Co mam robić? Przecież ty jesteś skazany, kusiwa, na umrzenie brutalne. Większość z was pisała, że to jest dobry pomysł, żebym używał power-upu. Skoro tak, nie wiem, co mam zrobić, żeby tych dziadków z dynamitem skontrować, serio. Boże, jaki gówniany pomysł ja mam. No tu będzie je chronił z dwóch stron, no to w sumie fajnie. Może być fajnie. I zobacz, jeśli nie chcecie, żebym używał boostów, to wiecie co, piszcie w komentarzu. W tym odcinku jeszcze będę używał, ale to wiecie, ja to sam muszę przygotować wcześniej. Jezu, już jest tak późna godzina, ja to tak długo nagrywam, ale pewnie 16. No w dupie mam te penny pursuit, serio, weźcie, kogo to obchodzi? Ktoś gra ten tryb w ogóle? I zowie. Brzoskwiniowy iced tea. Według mnie najlepszy słodki napój. Jak wy sądzicie? Zostawiam wam komentarze do interpretacji. Z komentarzu napiszcie najlepszy słodki napój. Według mnie to Fusty, Lipton i Nesty. Dlatego numer 1. Jak ja to, ten poziom chyba kuźwa 5 razy będę przychodził. Ja pierd... Widzowie, wiecie co ja teraz chcę? Jest godzina 1 w nocy. Ja dosłownie marzę o tym, żeby się położyć w łóżku i spać. Czy wszystkie te filmy, nagrywanie tych filmów. Ja muszę odkładać na ostatnią chwilę. Czy wy musicie mi nawet na każdym na dostać milion reklam po przegraniu każdego i wygraniu każdego poziomu? Mamy jakiegoś lawitater. Ale to śmieszne jest. XD. Oglądek Potato Mine, ale to jest imitator taki pseudo. Ej, ogólnie miło, że zombiaki czekają specjalnie na Jana Piwizji, żeby rozstawił swoje jednostki. Strasznie miło. To jest level, w którym poświęcamy Potato Mine'a, widzowie. Oj, mi rozwalą, jak ja z czymś takim wyjdę do ludzi. Pomóż mi, już umieramy. Ty, ja go mogłem wagonem przesunąć po prostu. No co, i tracimy. Bardzo długo go trzymałem, on był rzeczywiście znaczy... Tracimy po tej to mine'a, prawie straciliśmy coś więcej. No właśnie do takiej okazji go trzymałem, widzowie, bo jak nie on... To byśmy byli w czarnej dupie. Czy weź go zabij, bo mu pieprznie dynamit, to co będzie? Surprise, motherfucker! No i Tolno służy, widzowie. W końcu na ziemniaka w tej grze komputerowej. Jak one są poniszczone, patrzcie na jego ryj w ogóle. 8000 mi zostało. Ktoś to kiedykolwiek w ogóle użył? Pomocy. Pytacie mnie w listach, jak to jest być osobą wyłączną? No kwiatki wyrosły, szczęśliwe. Senność powoli zwycięża, a ja dostaję roślinki, które wybrał mi Crazy Dave, zobaczymy. Oj, poziom bez stawiania słoneczek. Ten level jest trochę ciężki, bo same bloomerangi mogę używać. O, cholera, jasno. Widzowie, skipuję ten level, bo są rośliny od Dave'a. To jest nowa zasada. No więc jak są levele, w których sam nie mogę wybierać roślin, to je a na początku próbuję przejść. Jeśli się nie da, albo jest to jakieś niewykonalne, to po prostu pomijamy, skipujemy. Co jest za level? Jakiś kuźwa obsrany. Co to jest za posrany level? Nie, o ja pier...
Ty, jakiego ja szoku dostałem. Prawie mi rozwalili kolbę i ja się tak tylko patrzyłem na to. Ja widziałem, że mi ją rozwalą, tylko ja mam już tak spóźnione reakcje, widzowie. Head Butter Letuce. Tylko 6000 coinów. Szybciej z tą lodziarnią! No i to się szybko skończy, widzowie. Patrz, jaki fajny. Sieć! Ale fajny bobek! Gryzie! Dawaj, pokaż co robisz. Ty, zmaślował wszystkich. Ojej, ile to gówna jest. Ratuj. Ratuj się, kto może. No i jest. Wintermelon, o Boże, to już jest koniec, widzowie. W kolejnym odcinku macie walkę z Dombosem i dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Przepraszam, jeśli był zamulony. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to łapka w górę. Jeśli nie subujesz, subskrybuj po więcej. Plants vs. Zombies. Siema.